Niniejsza strona przedstawia projekt, który powstał w Pracowni Projektowania dla Tożsamości i który jest wystawą dotyczącą pierwszej w Polsce kobiety bacy. Możemy zapoznać się tutaj z pracą nad ideą projektu, poznać kontekst, cel, wyzwanie, założenia, wnioski i wartości z badań, przyjętą koncepcję dla wybranego zagadnienia, a także moodboard, który determinował później warstwę wizualną całego projektu. Możemy tutaj także zapoznać się z procesem, w tym podejrzeć, jak przebiegało makietowanie przy pomocy programu Mural, a także klasycznego kolażu, a także zobaczyć pierwsze koncepcje i pierwsze wersje wystawy i pierwsze wersje materiału graficznego. Sam projekt możemy obejrzeć dzięki wizualizacji z uwzględnieniem człowieka. Możemy również zobaczyć, jakie są elementy identyfikacji, a także dokumentację techniczną, w której określiłam też materiał, z którego zostanie wykonana wystawa. Oczywiście możemy również swobodnie obejrzeć całą planszę, którą w założeniu będziemy wieszać na ścianie. No i oczywiście projekt nie obyłby się bez autorów, czyli beze mnie, studentki drugiego roku wzornictwa, a także studenta etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Śląskim, który przeprowadził część badawczą. Projekt powstał właśnie we współpracy między ASP a Uniwersytetem Śląskim.